Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Oczywiście Aga Cosmetic Candy. Słuchajcie, przybywam dzisiaj do Was z czymś wyjątkowym, przynajmniej dla mnie w moim odczuciu i mniemaniu wyjątkowym. Dlaczego? Dlatego, że zainicjowałam, słuchajcie, coś wspólnego z dziewczynami z innych kanałów, mniejszych, większych. Bez znaczenia, nie dzielimy, nie ma tu dzisiaj podziału na mniejszy, większy, lepszą, gorszą, ładniejszą, brzydszą. Nie ma. Dziś o tym zapominamy i robimy coś po prostu wspólnie. Zaprosiłam oczywiście do tego projektu wybrane, wiadomo, osoby. Nie od każdej oczywiście dostałam pozytywną odpowiedź, nie każda też się wyrobiła w czasie, ale mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowane. Ja mega się cieszę, że mimo wszystko zdecydowały się wziąć w tym udział dziewczyny, na które tak naprawdę liczyłam i które mnie nie zawiodły, za co serdecznie im dziękuję. A projekt ten polega na tym, że wspólnie z dziewczynami chciałam zrobić właśnie taki wspólny filmik pod tytułem Moje trzy must have kosmetyczne, czyli powiedzmy, że wszystko nam zabierają z toaletki, z łazienki, chociaż tutaj gama jest szeroka tak naprawdę, bo można to dzielić na pielęgnację, na kolorówkę i tak dalej. No i możemy zostawić sobie jakby trzy, może nie tyle co produkty, ja wiem, że dziewczyny się też poskupywały jakby na produkcie, a ja Wam powiem, że trzy produkty, ale zero konkretów, to znaczy nie konkretny ten jeden produkt, bo nie ma dla mnie, słuchajcie, w kosmetyce, w drogerii, nie ma dla mnie w ogóle, słuchajcie, produktu niezastąpionego, takiego, że jak nie tym, to już niczym innym tego po prostu nie wykonam. Nie ma czegoś takiego. Powiem Wam, że to było nie lada wyzwanie. Wiem, że dziewczyny też podeszły do tego projektu jeszcze tak inaczej, czyli wiecie, one naprawdę tam podały takie trzy, powiedzmy, że nawet i konkrety. Ja nie podam konkretów, bo dla mnie, tak jak mówię, nie ma takiej opcji, żeby jakiś produkt był niezastąpiony. Zawsze coś możemy czymś zastąpić. Więc ja sobie tak rozdzieliłam na taką kategorię, czyli pomyślałam, zamknęłam oczy i pomyślałam, Agnieszka, tak naprawdę, co używasz codziennie? Ale to po prostu codziennie. Co używasz od lat? I tak naprawdę bez czego nie wyszłabyś z domu? Na tej zasadzie. I powiem Wam, że mam takie chomiki, tak to się mówi. Mam takie moje po prostu triki, bez których no nie wyjdę. Takie czynności, bez których, makijażowe, bez których nie ruszę się nawet do sklepu po bułki. Tak naprawdę. I co to będzie? Na pewno już sobie tutaj w głowie zakładacie, co to mogłoby być. Jestem bardzo ciekawa, piszcie w komentarzach, czy trafiłyście z tym, co myślałyście. Pierwsza rzecz, taka myślę chyba najbardziej, która siedzi mi w głowie, na tą chwilę oczywiście, jest pielęgnacja. To jest coś, co do mnie po prostu dotarło trochę po czasie i bez czego faktycznie wyjdę bez podkładu, nie wyjdę bez nawilżenia skóry. Dlaczego zrobiłam tu podział? Mówiąc o nawilżeniu skóry, nie wyszłabym bez nawilżenia ciała, jak i zarówno twarzy. Więc mówiąc o twarzy i o ciele, nie mogłoby zabraknąć kremu. Tu jest przypadkowy, po prostu go używam, dękuję go, uwielbiam go. Myślę, że mogłabym go jeszcze raz kupić i używać. Natomiast jak wiecie, ja na swoim kanale bardzo dużo testuję, dużo eksperymentuję, więc myślę, że u mnie pojawi się na pewno nowa pielęgnacja. Natomiast pielęgnacja to jest mój taki must have i bez takiej wypielęgnowanej, bez nawilżonej skóry nie wyjdę z domu. I to zarówno jak mowa o twarzy, to musi być jakieś serum, oczywiście tak samo tutaj przypadek serum mam różne ulubione, więc jeżeli będziecie chciały to zrobić oddzielnie, podział na właśnie ulubione serum, na przykład do twarzy, ulubione olejki do twarzy, ulubione kremy do twarzy, ulubione na dzień, ulubione na noc, jeżeli chcecie, piszcie, oczywiście pod filmem to Wam takie coś też nagram. W każdym razie mowa tu o serum i mowa tu o kremie. Które z tych produktów to jest must have, czyli muszę mieć jakiś krem do twarzy lub muszę mieć jakiś serum. Więc bez tego absolutnie nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy w ogóle istnienia mojego, tak naprawdę. I jeżeli mowa o ciele, no to oczywiście nie może zabraknąć nawilżenia ciała. Pokazuję tu dlaczego DAW, dlatego że naprawdę go uwielbiam i to jest produkt faktycznie, o którym mogę powiedzieć, że do niego wracam,
Poza tym produktem uwielbiam też serię bardzo Soap and Glory, także masełka oraz The Body Shop, dlatego ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć jednego produktu, bo uważam, że zarówno moje ciało będzie bardzo ładnie nawilżone przy użyciu masełek z The Body Shop, jak i zarówno po Clean On Me na przykład z Soap and Glory, jak i zarówno DAF na przykład. Także jeżeli chodzi o mnie, uwielbiam ten produkt, to jest faktycznie, to może być konkret, dlatego że bez tego kremu ja sobie po prostu nie wyobrażam teraz pielęgnacji. To jest krem, który ja kupuję z polecenia mojej przyjaciółki Kasi i powiem Wam, że kocham i spróbujcie, a na pewno się zakochacie tak samo. Przepięknie wygładza skórę, przepięknie ją nawilża, pozostawia ją taką lśniącą. Ja Wam za chwilkę pokażę. Za chwilę Wam pokażę. Ja co prawda dzisiaj na szybko wychodziłam i spsikałam się po prostu wazelin, tym takim, tą mgiełką taką tak naprawdę, taką nawilżającą, bo... ale ta skóra jest taka, ja nie wiem, czy to będziecie widzieli, ale ona jest taka po prostu połyskująca, taka aksamitna. No fantastyczny jest ten krem, także ja Wam go bardzo gorąco polecam, więc to jest, tak jak mówię, pielęgnacja. To jest w ogóle numer jeden, to jest must have w używaniu w ogóle czegokolwiek do ciała, twarzy i tak dalej. Druga rzecz, jak sobie pomyślałam, to faktycznie mam hopla na punkcie zapachu. Zapach był, jest i będzie ze mną zawsze. Ja Wam kiedyś mówiłam, że mam taki po prostu tik, że się psikam nawet jak idę spać. Ja nie potrafię w ogóle nie pachnieć. Ja muszę ciągle pachnieć. Jeżeli nie jest to perfum, jeżeli, nie wiem, nie jest to jakaś woda, jakaś mgiełka, ja po prostu muszę pachnieć. To musi być dezodorant, to może być cokolwiek. Jeżeli chodzi o zapach, tu też mogę powiedzieć o ulubieńcu. To jest coś, do czego wracać będę. Po prostu przepiękny zapach, do którego będę cały czas wracać. Podobnie jak oczywiście Carolina Herrera. Mam też ulubieńców, więc tak jak mówię, to są zapachy, do których będę wracać, ale to jest taki must have. Bez tego zapachu ja już jakoś sobie nie wyobrażam mojej półeczki z perfumami. Więc Marc Jacobs Decadence to jest ulubiona moja nuta. Powiem Wam szczerze, że ja wyobrażam sobie tą nutę i w dzień, i wieczorem. Także i na wyjścia, i na co dzień. Także to jest druga rzecz, czyli zapach. Jeżeli jesteśmy już w grupie zapachów, to jak widzicie, u mnie muszą być mgiełki. Bo jeżeli nie psikam sobie po prostu tutaj, wiecie, za szyją lub nadgarstków, to muszę mieć zapach do ciała. Zapach do ciała po prostu must have. Tutaj mam akurat różne mgiełki, ale praktycznie takie moje ulubione, w których znajduje się Victoria's Secret. Uwielbiam ten akurat konkret. To jest Amber Romance. Amber Romance, bardzo lubię tą fioletową Victoria's Secret Love Smell albo Speltas, ja zawsze to mylę. Dalej, to jest akurat nowość, ale przepiękny zapach. Przepiękny i bardzo mi się kojarzy z wakacjami, pasuje do tła jak ulał. I to jest Coconut Fantasy z Body Fantasies, to są mgiełki z Superdruga, które Wam serdecznie polecam. I mój ulubieniec z tej właśnie serii, czyli właśnie z tych Body Fantasies, to jest nic innego jak Pink Vanilla Kiss i to jest nic innego jak bardzo tani zamiennik Victoria's Secret, tak jest, Love Spell chyba, albo Smell, ja zawsze to mylę. No i tutaj oczywiście również nie mogłoby zabraknąć Soap and Glory Original Pink. I piękna nuta, przepiękny zapach, ja uwielbiam w ogóle pielęgnację Soap and Glory, więc polecam Wam serdecznie. Także mgiełki, zapach do ciała, to jest faktycznie moje takie zboczenie codzienne. Kolejna rzecz, bez jakiej nie znacie pewnie Agi Cosmetic Candy, to są błyszczyki, to są plampery, to jest coś chyba, z czego ja w ogóle chyba słynę jako chyba jedyna na YouTubie, bo co oglądam, dziewczyny wszystkie siedzą w matach. Mam akurat naprawdę moich ulubieńców. To są dwaj moi ulubieńcy, których już mam, te chyba z piąte opakowanie i te chyba z czwarte. Miałam ich pięć, jednym podzieliłam się z przyjaciółką, z Karoliną, zaraziłam ją również. Polecam Wam serdecznie, to jest coś, jak będę tylko widziała w TK Maxie, na 1000% będę to zakupywać. Przepiękny efekt, ja Wam za chwilę pokażę, to jest taki lustrzane po prostu odbicie, no coś fantastycznego, to jest takie coś na ciele, zobaczcie, na ciele, na ustach. Przepiękny błyszczyk, nie przeszkadza mi w błyszczyku to, że on się klei, to, że się włosy przykleją, zobaczcie, tu już wydrapuje po prostu, wygrzebuje, że tak powiem, ale, zaraz Wam coś pokażę, zobaczcie, to jest taki efekt,
również fantastyczne, taki dający efekt jakby mokrych ust. Uwielbiam, to jest Kiko Milano Jelly Stylo 501. Zamierzam go teraz, będąc w Hiszpanii, również zakupić razy dwa i Karola mnie poprosiła, żebym jej też zakupiła wczoraj. U mnie to sobie przetestowała i mówi, ja też takie chcę, weź mi dwa. Także powiem Wam, że zaraża. Efekt daje przepiękny, jeżeli lubicie błyszczące usta, to nie może zabraknąć u Was w toaletce, w szufladzie, w kosmetyczce tego błyszczyka. Więc Kiko i jak widzicie, ja już mam kolejne opakowanie, także chyba szóste. Więc usta to jest znowu mój taki... No, to jest mój taki po prostu freak. Oczywiście ja mam dużo więcej. Zobaczcie, ja Wam tu pokażę, koło mnie są same produkty nabłyszczające, więc to nie jest mój wymysł. Ja po prostu mam hopla na punkcie błyszczyków i plamperów do ust. Również jeżeli będziecie chciały, nagram Wam osobny filmik o plamperach, o błyszczykach moich ulubionych. Piszcie, komentujcie oczywiście pod spodem. No i myślę, że ostatnie dwa produkty. Jeden to jest tutaj nie przypadek, drugi bardzo go polubiłam, myślę, że z nim zostanę na dłużej. Ale jeżeli chodzi o rzecz, o obszar na naszym ciele, na twarzy, to są to brwi. Ja bez chociażby leciutkiego podkreślenia brwi nie wyjdę z domu, po prostu nie wyjdę. Ja nie muszę mieć kształtu, dziś akurat robiłam henna, więc jestem po hennie, ale bez kształtu wyjdę, natomiast muszą one być no po prostu podkreślone. To jest po prostu produkt, do którego będę wracać, do którego po prostu za każdym razem myślę, że dopóki on będzie w sprzedaży, to ja będę za każdym razem po prostu do niego wracać. To jest nic innego jak Gimme Brow od Benefit. Najlepsze kosmetyki do pielęgnacji brwi, do podkreślenia brwi. Ja mam numerek 5. Także Benefit Gimme Brow to jest mój must have do brwi. No i produkt, który stosuję tak naprawdę całkiem niedawno, ale który po prostu bardzo polubiłam. I powiem Wam, że stoi na moim biurku, myślę, że zużyć go chyba nie zużyję, ale posłuży mi na bardzo długo i mega się cieszę, że go dostałam. Jest to nic innego jak pomada do brwi i myślę, że chyba wrócę do tej K-Brow z Benefitu. Zakochałam się znowu jakby w formie tej aplikacji, czyli właśnie pomady bardzo ładnie, naturalnie podkreśla brwi, kształt i tak dalej. Także Eyebrow Gel z Essence w tym przypadku, Color and Shape, czyli kolor i kształt. No i mamy 02 Blond. Także to jest rzecz kolejna, bez której nie wyjdę, czyli podkreślenie delikatne chociażby brwi. I ostatnia rzecz, już całkowicie ostatnia, niepotrzebna mi dziś, ponieważ mam zrobione rzęsy, ale gdy tych rzęs nie miałam, nie wyobrażam sobie, ale to nie wyobrażam wyjścia bez tuszu do rzęs. Tu w tym przypadku mam naprawdę coś, co polubiłam bardzo, chociaż to nie jest jedyny, który lubię. Ja mam oczywiście również ulubione tusze, ale tu akurat chwyciłam ten, który naprawdę bardzo polubiłam, to jest Volume Aporter, nie wiem. Z Hypnos Lancome. Lancome, tam mam chyba Dolls Eyes jeszcze i Hypnos jeszcze jakiś jeden. Zapomniałam teraz nazwy, ale są chyba trzy takie tusze z Lancome, które naprawdę uwielbiam. No i tusz po prostu to jest podkreślenie rzęs. Bez podkreślonych rzęs ciężko jest mi wyjść z domu, bo wtedy taka twarz jest niewyraźna, oko niewyraźne. Także to są moi ulubieńcy, wiem, że miało być trzech, ale ja jak zawsze... Kobieta zmienną jest, nie zdecydowałabym się na trzech. Wiem, że dziewczyny tutaj, zresztą same za chwilę zobaczycie, dziewczyny dały radę, wymieniły nawet po trzech, były nawet takie, co wymieniły dwóch, ale jestem przekonana, że z tymi dwoma nie dałyby rady wytrzymać tak naprawdę. No i co? I teraz nie zostaje mi nic innego, jak zaprosić Was oczywiście po moich must have trzech, w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięciu must have, tak naprawdę... czyli taki zbiór YouTube'owych must have różnych dziewczyn. Zapraszam Was właśnie do must have dziewczyn. Mam nadzieję, że również Was coś zainspiruje. Mnie zainspirowało bardzo. Obejrzałam również, słuchajcie, podobny filmik u Karoliny stylizacji, z tym, że tam macie akurat produkty do włosów. Ja Was oczywiście zapraszam i zachęcam do zajrzenia na stylizację Hairstyles. Tam również występuję ja, jak i zarówno do Ewy, kosmetyczny koktajl, kanał Ewa, i tam również występuję ja. Wiem, że podobny projekt szykuje Sara, u Sary mnie niestety nie będzie, zostałam zdyskwalifikowana, jakże mi przykro z tego powodu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W
W każdym razie ja serdecznie Was odsyłam do dziewczyn na kanały. Wszystkie linki do dziewczyn oczywiście będą w opisie pod filmem. Wszystkim dziewczynom serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w tym projekcie. Jeżeli on się fajnie przyjmie, to myślę, że to nie będzie nasz ostatni. Więc bardzo proszę Was, wysilcie się chociaż odrobinkę i dajcie znać, jak Wam się podoba taka forma, taka łącząca, taka integrująca inne youtuberki, influencerki, blogerki. Wśród tych dziewczyn są dziewczyny, które dopiero też co poznałam i mega się cieszę, że mogłam je poznać, a poznałam je właśnie poprzez taką współpracę. Właśnie na przykład wypaczyłam niektóre dziewczyny u Karoliny czy u Ewy. Także już nie przedłużając, żeby nie przeciągać tego filmiku, serdecznie Was odsyłam i zapraszam do oglądania ulubionych produktów kosmetycznych innych dziewczyn, innych youtuberek, blogerek, influencerek. Dziewczyny, ja serdecznie chciałabym Wam polecić coś, co odkryłam niedawno. Jest to paleta rozświetlaczy Golden Rose. Strobing Highlighter Palette. Wygląda tak, w srebrnym opakowaniu. Taka dosyć niepozorna. Niedroga, to jest niedrogi kosmetyk. A słuchajcie, kolory są przepiękne. Ja bym tutaj tylko wykluczyła ten brązowy, bo on jest naprawdę, moim zdaniem, zbyt ciemny do naszych jasnych karnacji. Natomiast jeżeli macie ciemniejszą karnację, jeżeli jesteście opalone, on się świetnie również sprawdzi na wakacje. I po prostu będzie podkreślał Waszą urodę. Natomiast te dwa kolory, to jest bajka. Ja lubię sobie je mieszać płaskim pędzelkiem. I patrzcie. To jest po prostu taki glow kitulca, że szok. I ja tą paletę odkryłam na YouTubie, słuchajcie. To jest hit. Hit hitów i warto ją mieć, naprawdę. Tak odbija światło. No, wygląda po prostu przepięknie. I kto mnie nie zaczepia, to pyta się, jakie mam rozświetlacze i to są właśnie te z Golden Rose. Serdecznie Wam rekomenduję tę paletę. Jest moim zdaniem świetna, warto ją mieć. Także pozdrawiam, dziękuję. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z dwoma produktami, takim must have w mojej taletce. Aga rzuciła mi wyzwanie i nie było to łatwe, ponieważ mam wiele fajnych produktów, ale wybrałam dwa, które myślę, że będę używała już zawsze. Pierwszy produkt to baza z Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Jest to ta wersja oryginalna. Wiele lat temu obejrzałam sobie filmik u Corneli, jakby recenzję tej bazy i powiem Wam tak szczerze, wtedy ją kupiłam i to była moja pierwsza i ostatnia baza. Ten produkt jest idealny, utrzymuje Wam cienie przez cały dzień, więc jeżeli macie taki sam problem jak ja, to serdecznie Wam polecam, bo to jest moim zdaniem jedna z najlepszych baz na rynku. Kolejnym produktem będzie to szczoteczka. Ja mam akurat Foreo, ale tutaj mówię ogólnie o szczoteczkach do oczyszczania twarzy. Może to być oczywiście inna firma, jest wiele takich na rynku. Uwielbiam ten produkt, używam ją rano i wieczorem, skóra jest gładka, dużo lepiej wygląda i także już pomijam wszystko, jeżeli chodzi o pielęgnację, to również podkład się przepięknie rozprowadza, sunie jak masełko po twarzy i nie wyobrażam sobie teraz jakby życia takiego pielęgnacyjnego bez szczoteczki takiej do oczyszczania twarzy, bo jest to naprawdę must have dla mnie, myślę, że już na zawsze. Dobra kochani, myślę, że te dwa produkty to takie dla mnie perełki. Mam nadzieję, że sobie przetestujecie. Dziękuję Adze za zaproszenie do projektu i co? Życzę Wam cudownego dzionka i pozdrawiam serdecznie. Pa, pa, hej! Jesteśmy w łazience, więc wybaczcie echo, ale tutaj chcę Wam bardzo szybko pokazać trzy podstawowe kosmetyki, bez których sobie nie wyobrażam po prostu życia. I takim pierwszym jest pasta do zębów. Nie ma się co oszukiwać, jednak bez pasty do zębów czułabym się bardzo niekomfortowo. Kolejną taką rzeczą byłby szampon do włosów i żel pod prysznic w jednym, bo jednak muszę się zdecydować tylko na trzy kosmetyki, więc jakby połączenie żelu pod prysznic i szamponu w jednym produkcie jest dobrą opcją i to jest kolejna bardzo podstawowa rzecz. I trzecią, super podstawowym kosmetykiem jest antyperspirant, jakikolwiek, żeby czuć się komfortowo, być zabezpieczonym i ładnie pachnieć. Także to były takie bardzo podstawowe, no wiecie, podstawy na maksa, ale jednak trzeba troszeczkę tutaj pooszukiwać i pokażę Wam jeszcze kosmetyki do makijażu, które są moim must have'em i już idę Wam je pokazać, muszę się przenieść. Skoro już Wam pokazałam takie najbardziej podstawowe kosmetyki dla mnie, moje must have'y, to teraz pokażę Wam też właśnie te kosmetyki do makijażu, które dla mnie byłyby takim top 3, które bardzo bym chciała jednak mieć.
I po pierwsze byłby to mój ulubiony podkład, czyli Maybelline Affiniton. Mam go w kilku kolorach, żeby przez cały rok móc go używać i bardzo go lubię. Ma dla mnie idealne krycie, bo bardzo dobrze mi się sprawdza na co dzień, zakrywa wszystko co potrzeba, a myślę, że gdybym musiała pozbyć się wszystkich kosmetyków i używać tego podkładu też na jakieś większe wyjścia, to też spokojnie dałby radę, po prostu dołożyłabym jedną warstwę więcej. I przepięknie wygląda na twarzy, dla mnie bardzo naturalnie, ale jednak zakrywa wszystko co trzeba, nie tworzy efektu maski i ma takie bardzo malutkie drobineczki, które są widoczne tylko przy sztucznym świetle i to jak się tak bardzo, bardzo przyjrzymy. Także to jest mój podkład idealny i uwielbiam. On by musiał ze mną zostać. Kolejna rzecz to, jak sobie tak myślę na twarzy, co bym chciała jeszcze mieć, to byłyby to brwi i do brwi jakaś bardzo precyzyjna kredka. Tutaj mam akurat dwie, ale tak naprawdę wszystko jedno, która by ze mną została. Każda bardzo dobrze mi się sprawdza. Pierwsza to Golden Rose Long Stay Precise Brow Liner i ona jest dla mnie świetna, a druga, która wygląda praktycznie tak samo, tylko że jest z innej firmy, to Vivo Feather Brow Creator i którakolwiek ze mną by została, to bym się cieszyła, bo są precyzyjne, ładnie można sobie nimi zrobić brwi, a jednak one, wiecie, nadają naszej twarzy kształtu i uważam, że brwi to byłaby kolejna rzecz, która musiałaby być na mojej twarzy, czyli kredka, jak którakolwiek z nich musiałaby ze mną zostać. I ostatnia rzecz, to było trudne do wyboru, bo bardzo chcę mieć też tusz do rzęs, ale przydałoby mi się też, wyobrażam sobie to, na twarzy jakiś kontur, bo mam dosyć taką, wiecie, okrągłą buzię. No i tak myślałam sobie, że bronzer też bym bardzo chciała, ale do wyboru są tylko trzy kosmetyki, także trzecim byłby tusz do rzęs, z tego względu, że ja mam bardzo jasne rzęsy, które bez pomalowania nie są w ogóle widoczne. No i wtedy jednak czarny tusz bardzo by mi się przydał. Moje ulubione to myślę, że byłyby Eveline Extension Volume i z tej serii testowałam już kilka i każdy rodzaj mi się dobrze sprawdza. Jestem z nich bardzo zadowolona, rzęsy bardzo ładnie wyglądają, są dosyć intensywnie podkreślone i uważam, że właśnie trzecim kosmetykiem, takim moim must have'em, który bym bardzo chciała mieć, to byłby tusz do rzęs. I myślę, że właśnie z Eveline, bo one są taniutkie i dają bardzo ładne, takie intensywnie podkreślone rzęsy. Także to byłaby trzecia rzecz. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się niezmiernie, że mogę brać udział w tym właśnie projekcie. Także dziękuję dziewczynom za możliwość wzięcia udziału w tym filmiku. I od razu przypominają mi się takie stare czasy, jak kiedyś właśnie nagrywałyśmy z dziewczynami wspólnie takie filmiki. To były naprawdę super czasy, bardzo miło się je wspomina, ale tak patrząc to było naprawdę, nie wiem, z 7-8 lat temu, że czas szybko leci i cieszę się, że w ogóle teraz są takie projekty i że dziewczyny się wspierają. Także siła jest z nami, ale nie przedłużając, bo mam mało czasu, szybciutko pokażę Wam moje ulubione produkty i zacznę tutaj od dwóch takich, które tak naprawdę ja używam non-stop i ci, którzy oglądają mój kanał albo śledzą mnie na Instagramie, to wiedzą o tym, że to jest mój ulubiony podkład, jest to podkład, który ja używam już od lat, jest to YSL Touch Eclair i tak naprawdę ja już nawet nie wiem, które to jest moje opakowanie i jest to produkt, tak naprawdę mam masę podkładów do twarzy, ale kiedy na przykład wiem, że mam jakieś duże wyjście i wiem, nie chcę, żeby cokolwiek zawiodło mnie na mojej twarzy, no to wtedy używam właśnie ten podkład, bo wiem, że on się u mnie po prostu sprawdza i nic mi się nie stanie na twarzy. Podkład mi nie spłynie albo nie wiem, nie zetrze się, bo po prostu jest u mnie sprawdzony. Następnym produktem to jest krem koloryzujący z firmy La Mer i to jest produkt tego lata tak naprawdę. Ja mieszkam w bardzo ciepłym klimacie, mieszkam w Australii, w stanie Queensland, tutaj jest naprawdę, lato jest bardzo gorące i ten produkt sprawdził się u mnie świetnie. On ma SPF 30, to jest krem koloryzujący, nie wiem czy wspomniałam, także nie robi nam efektu maski, nie ściera się, nie jest ciężki, nie lepi się i tak naprawdę wystarczy tylko to nałożyć, pięknie ujednolica nam kolory skóry i nic więcej nam nie jest potrzebne. Następnie szybciutko maskara, moja ulubiona maskara to jest maskara z firmy Hourglass, to jest Extreme Lash Mascara, świetnie wydłuża, pogrubia rzęsy, także produkt numer jeden, jeśli chodzi o moje rzęsy, ale się spieszę, ale chcę się wyrobić, słuchajcie, pokazać Wam wszystko. Następnie znowu firma Hourglass i jest to cień do powiek, ten nowy, zobaczcie tutaj, o, ja mam go
na ręku, na dłoni. Jest to produkt, którym możemy budować sobie kolor. Świetny, naprawdę świetny produkt. Pięknie wygląda na oczach właśnie w słońcu. Pięknie się mieni. Możecie dać sobie delikatnie albo na przykład zrobić sobie wieczorowy makijaż właśnie tym cieniem. Ja mam w kolorze Smoke, serdecznie Wam polecam. Kolejna paleta z firmy Hourglass. Jest to ta paleta, 6 produktów w mniejszych rozmiarach, to jest lusterko. I tutaj mamy wszystko, mamy róż do policzków, mamy bronzer, mamy rozświetlacz oraz mamy taki, wiecie, jakby coś, co powoduje nam, że nasza skóra wygląda jakby to była skóra z Photoshopa. Po prostu pięknie nam tą skórę wygładza. Naprawdę świetna paleta do torebki, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, to nie musimy brać ze sobą wszystkiego. No i 2 ostatnie produkty to moja stara paleta do cieni z firmy MAC, taka czwóreczka, zobaczcie jaka zużyta, to jest moja podstawa, uwielbiam te kolory, tutaj mamy satin taupe, mamy quary, mamy, co my tutaj mamy, już Wam mówię, szybciutko Wam mówię, nie wiem czy się wyrobię, mamy shroom, także to są takie podstawowe kolory, które ja używam, nawet dzisiaj mam nimi pomalowane oczy. Taka moja podstawa. Zawsze gdzieś wyjeżdżam, to tą paletkę biorę ze sobą. I ostatni produkt, bardzo ulubiony, jak wszystkie tutaj, to jest, słuchajcie, z firmy Charlotte Tilbury, Boże, już nie mogę, bo tak szybko chcę wszystko powiedzieć. Od Charlotte Tilbury to jest krem wraz z rozświetlaczem. Świetny produkt do torebki, właśnie jak gdzieś wyjeżdżacie, nie musicie brać osobno kremu, osobno rozświetlacza, tylko macie wszystko jednym, także bardzo praktyczny i bardzo fajny produkt. Dobra, słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za to, że mogłam tutaj być, także pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które wzięły udział w tym projekcie i jeszcze raz Wam dziękuję za to, że mogłam być tutaj z Wami. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, pa! Cześć, mam na imię Ola i dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o 3 moich ulubieńcach do skóry głowy, a właściwie do mycia włosów. Nie przedłużając zaczynam, jako że bardzo się stresuję, to przepraszam Was z góry za wszystkie takie właśnie dźwięki. Pierwszą rzeczą jest szampon, a właściwie scrub szampon do skóry głowy, który zawiera w swoim składzie sól morską i jest to marka Cafe Mimi. Nie wiem, czy ona jest dostępna we wszystkich drogeriach, ale ja znalazłam ten produkt w drogerii Endorfina. Jeżeli jesteście ze Śląska, z okolic Katowic, to powinniście znać tą właśnie drogerię. Galeria Katowicka na ostatnim piętrze niedaleko TK Maxx. Polecam Wam, bo mają bardzo fajne produkty z naturalnymi składami, polskie marki. Ja lubię tam bywać. No i co o samym produkcie mogę Wam powiedzieć. Jest to taki szampon ze skrabem. Nie wiem, czy tu będzie widać te drobinki. W każdym razie ja sobie peelinguję nim skórę głowy i delikatnie domywam jakieś zanieczyszczenia z włosów. Jest na tyle dobry, że nawet mój chłopak mi go podbiera. Później nakładam, uwaga, maskę glinkową, tą z Sephory, na włosy, grubszą warstwę. Taka maseczka starcza mi na 3 razy, 3-4 zależy, do twarzy na trochę więcej nawet, bo na twarz też jest świetna. Więc nakładam tą maskę i trzymam ją 15 minut. Po 15 minutach najpierw zmywam włosów lekko ciepłą wodą, a później domywam resztki tej maseczki oraz jakby domywam całe włosy z tych brudów i z tych wszystkich zanieczyszczeń, które się na nich gromadzą, szamponem z Yves Rocher Anti Pollution i on jest wyciągiem z Moringa. Wygląda tak, ma bardzo ciekawy skład, bez SLS-ów, bez jakichś takich ulepszaczy i tak dalej, konserwantów. Polecam, jeżeli szukacie czegoś w miarę naturalnego. No i co? I to tyle. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że pięknie pachnie ten szampon. Taką, ja bym nie powiedziała, że to jest moringa, tylko jakaś jagoda, naprawdę. I włosy pachną po nim przez 2 dni, a co najważniejsze, moje włosy przestały się tak szybko przetłuszczać. Nie mam problemu już takiego jak wcześniej z wypadaniem. Zaczęło mi rosnąć baby hair, co możecie zauważyć. Co się jeszcze dzieje z moimi włosami?
Ostatnio było 5 dni, jak nie musiałam myć włosów. 5 dni. W ten piąty dzień już te włosy były takie, wiecie, lekko nieświeże, ale 5 dni u mnie to się nie zdarzało wcześniej. Także ja jestem z tych wszystkich produktów bardzo zadowolona i gorąco Wam polecam, jeżeli potrzebujecie albo poszukujecie czegoś właśnie do oczyszczenia skalpu głowy, to koniecznie peelingujcie ją. To jest bardzo ważne. No i jak widać, maseczka do twarzy sprawdza się również i na włosach. Serdecznie Was pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia. Buziaki, pa! Hejo, hejo, Aga. Wiem, że jesteś ogromną fanką pielęgnacji i różnych urządzeń. To stwierdziłam, że tutaj muszę podzielić się moją szczotką soniczną. Moja szczotka soniczna to jest akurat Luna Mini. Nie wyobrażam sobie w tym momencie pielęgnacji bez tej szczotki. Zauważam ogromną różnicę w poprawie mojej cery. Już od razu w sumie po pierwszym użyciu zauważyłam, że ta skóra jest bardziej oczyszczona przede wszystkim i wygładzona. Ona jest bardzo delikatna, jest bardzo delikatnego włosia, z bardzo delikatnego materiału, który na pewno nie podrażni Wam twarzy. Nadaje się do każdego rodzaju cery, czy macie cerę suchą, tłustą, czy mieszaną, czy wrażliwą. Szczotka soniczna jest po prostu bombowa. Nie chcę tutaj promować konkretnie Luny, bo wiem, że są też inne modele szczoteczek, które też się sprawdzają, ale ja mogę Wam polecić Lunę, bo ją mam i bardzo dobrze mi się sprawdza i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie korzystania z czegoś innego. Nie wyobrażam sobie umycia buzi bez tej szczoteczki. Uważam, że ręką nie jesteśmy w stanie tak porządnie oczyścić skóry twarzy, więc jeżeli borykasz się z cerą problematyczną, z zapchanymi porami, z taką szarą, smutną skórą, to na pewno szczotka soniczna przyniesie ogromne rezultaty. I jeżeli chodzi o drugi produkt, no to chciałabym tutaj zachęcić Was do używania naturalnych kosmetyków, dlatego że ja odkąd używam naturalnych kosmetyków, też zauważyłam poprawę w mojej cerze. Moja cera jest problematyczna, mieszana ze skłonnością do niedoskonałości i mam tutaj polski krem firmy Asoa i to jest ultra nawilżający krem z jagodami goi, kwas hialuronowy, ekstrakt z witaminami, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej. To jest lekki krem, więc polecam go osobom o... i dziwnie pachnie. Polecam go osobom, które mają cerę tłustą, cerę mieszaną, dlatego że jest to fajny, lekki krem na dzień. No i tak, to duo to jest obecnie mój ulubieniec i nie mam zamiaru z nich rezygnować i serdecznie Wam polecam. Buziaczki, pa! Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kinga z kanału The Emeralda. Jest bardzo mi miło jest gościć na kanale Agnieszki i widzieć ją z Wami, także Agnieszka, dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie mnie do tego ciekawego projektu. Kochani, musiałam wybrać 3 must have, rzeczy, które uwielbiam, które kocham i chciałabym Wam polecić, zarówno z gadżetów, z pielęgnacji, jak i z makijażu i to wcale nie było łatwe, ponieważ jest tyle dobrych produktów i tyle rzeczy, które chciałabym Wam polecić, że ciężko było wybrać tylko 3. Jednakże udało się i z pielęgnacji chciałabym Wam przede wszystkim polecić kwas hialuronowy, ponieważ dobre nawilżenie skóry to jest podstawa każdego makijażu i dobrego samopoczucia. Mam tutaj kwas hialuronowy z The Ordinary. Jest to kwas hialuronowy, który zawiera w sobie również prowitaminę B5. Jest to produkt, który zawiera kwas hialuronowy o niskiej, średniej i wysokiej masie cząsteczkowej kwasu hialuronowego w stężeniu 2%. Plus właśnie witamina B5, co daje nam w rezultacie bardzo dobrze nawilżoną skórę, gładką, przyjemną. Prowitamina B5 ma również działanie kojące na skórę, łagodzące, nawilżające, przeciwstarzeniowe, a także pomaga w regeneracji naszej skóry, tworzy barierę lipidową na naszej skórze, a także potrafi leczyć jakieś drobne urazy naszej skóry czy ranki. Jest to produkt genialny, który używamy jako serum na skórę twarzy, po czym kładziemy naszą codzienną pielęgnację, ale słyszałam również o dokładaniu tego kwasu hialuronowego do balsamów, do kremów do rąk, do kremów do stóp, na końcówki włosów. Bardzo serdecznie polecam, zwłaszcza, że buteleczka 30 ml jest niesamowicie wydajna, a jest to nieduży koszt, ponieważ taka buteleczka kosztuje około 30 zł, także jest to po prostu genialny produkt. Kolejna rzecz to już będzie rzecz z kolorówki i to jest taki mój must have od bardzo, bardzo dawna, czyli tusz do rzęs. A jeżeli mówimy o tuszu do rzęs, to musi to być Lancome. Uwielbiam tusze Lancome i kocham tusz Lancome Hypnose, a najlepiej sprawdza się
Otóż z podstawowej wersji, po prostu Lancome Hypnose, pomimo że wersji jest mnóstwo. Ja tutaj mam właśnie taki zestaw, jeden pełnowymiarowy i trzy miniaturki. I takie zestawy, kochani, polecam Wam kupować, ponieważ w cenie regularnej jednego tuszu dostaniemy trzy miniaturki, które wbrew pozorom są bardzo wydajne. Są to tusze, które się nie kruszą, wyglądają przepięknie na rzęsach. Są to tusze bardzo wydajne przede wszystkim, ponieważ taki zestaw tuszy nie jesteśmy w stanie używać przez prawie rok czasu. Naprawdę nie żartuję, także polecam serdecznie je przetestować. Są to tusze, które bardzo ładnie współpracują i do samiusieńkiego końca, nawet kiedy już podeschną i są już starsze, nie tracą swoich właściwości, co jest bardzo częste przy tuszach drogeryjnych. W składzie mają olejek żużoba, mają prowitaminę B5, o której wspominałam przy poprzednim produkcie, a także mają wosk pszczeli, także dosyć, że dobry skład, super działanie i niesamowita wydajność. I kochani, ostatnie dwie rzeczy. Tak naprawdę jest to jedna rzecz, natomiast ja posiadam dwie. Są to cienie Huda Beauty. Tutaj mam Desert Dusk, a tutaj mam paletę New Nude. Kochani, są to cienie, które ja kocham, uwielbiam i stosuję je od ponad roku grubo. I uwierzcie mi, nie stosuję innych cieni do powiek. Są to cienie, które nie blakną, fantastycznie po prostu się blendują, są niesamowicie napigmentowane, są genialne. Nie są to, kochani, najtańsze palety na rynku, jednakże uwierzcie mi, jakość tych cieni, jakość wykonania, chociażby nawet opakowań, jest genialna i serdecznie polecam. To wszystko z mojej strony, dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam miłego dnia, buziaki i do zobaczenia! Zdecydować się na 3 kosmetyczne must have to jest nie lada wyzwanie, dlatego że ja bym tutaj wybrała 33, a nie 3. Ale dobra, ostatecznie udało mi się coś wybrać. No i pierwsza rzecz to podkład. Zdecydowałam się na podkład, dlatego że nieskazitelna cera przygotowana pod dalszy makijaż jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Nie musi być jakieś super krycie, ważne, żeby ten koloryt był wyrównany, no i najważniejsze, żeby nie wchodził w pory, nie był widoczny, nie robił efektu maski. No i mój ulubiony podkład to jest Smashbox Studio Skin. Dokładnie. Nie tak. Mam ich sporo, lubię dużo drogeryjnych, ale właśnie ten Smashbox jest zawsze u mnie i zawsze jest niezawodny. Kolejna rzecz to korektor. Co prawda dobre krycie pod oczami można uzyskać też podkładem, ale dla mnie sińce pod oczami ukryte to jest podstawa w makijażu. No i dobry korektor może posłużyć nam także jako baza pod cienie. No i ostatnio moim ulubionym korektorem jest ten Liquid Camouflage z Lovely. Kosztuje tylko 13,49, także naprawdę niewiele, a kryje genialnie, przepięknie wygląda pod oczami, nie wchodzi w zmarszczki, przygotowuje właśnie ładnie te okolice, robi ją taką wyfotoshopowaną i ładnie kryje. Także czego chcieć więcej za taką cenę, dostępność, duży aplikator, szybko się nakłada, także jestem bardzo zadowolona. Korektor, podkład, no i właśnie ciężko mi było, czy brwi, czy bronzer, ale ja uwielbiam konturowanie, uwielbiam bronzer, zwłaszcza do mojego kształtu twarzy, no to tym bronzerem gdzieś tam muszę sobie przeciągnąć, zwłaszcza kości policzkowe, więc kolejny kosmetyk, bez którego sobie nie wyobrażam mojej kosmetyczki, to absolutnie bronzer, bo bronzerem i właśnie konturujemy twarz, nadajemy jej kształtu, ale też możemy dodać takiego zdrowego blasku i kolorytu, no i który wybrałam? Wybrałam akurat ten, też drogeryjny produkt, także super. Sensic Sensitive Skin Bronzing Powder. Przepięknym, chłodnym kolorze, który spisze się u każdego. 109 Ultra Bronze. Sama nie wiem, czy wybrałam dobrze. Bo jeszcze, mówię, jeszcze 30 kosmetyków bym mogła tutaj wrzucić, no ale miały być 3, więc są 3. Cześć wszystkim, z tej strony Kaśka, potocznie zwana na YouTubach Siarka85. Jeżeli ja miałabym przedstawić swoje dwa ulubione kosmetyki, bez których nie wyobrażam sobie funkcjonowania, to powiem Wam, że miałam nie lada dylemat, co tutaj wybrać, czy bardziej skupić się na kolorówce, czy na pielęgnacji. Natomiast w przeciągu tak ostatnich kilku miesięcy zauważyłam, że kosmetyki, bez których przeważnie nie mogę się obejść, to po pierwsze jest albo coś rozświetlającego, lekkiego, nawilżającego oraz produkt do brwi. I tak tutaj pierwszym produktem, bez którego nie wyobrażam sobie funkcjonowania gdzieś tam, to są ogólnie produkty do brwi. Ja z reguły stawiam na taki bardzo minimalistyczny makijaż,
z racji tego, że jestem mamą, młodą mamą, świeżo upieczoną mamą, to jak uważam, że jak mam brwi zrobione i brwi podkreślone, to po prostu wystarczy mi zdecydowanie. I moje ulubione produkty do brwi przez ostatnich kilka miesięcy są to kredki do brwi marki Golden Rose i są to te kredki Precise Brow Liner. Ja mam różne odcienie, uwielbiam je za to, że mają bardzo delikatną, cieniutką tą kredkę wykręcaną, a tu na końcu mamy szczoteczkę, która jest bardzo precyzyjna i świetnie wyrysuje sobie Wasze brwi. Mamy tak na dobrą sprawę produkt 2 w 1, bo jakbym chciała sobie zagęścić linię rzęs i coś tam, taką rozmytą kreskę zrobić, to śmiało mogę sobie tym produktem to zrobić. Także na pewno brwi, bo uważam, że brwi są jak rama w obrazie, taką naszą oprawą, bardzo ładnie, naturalnie wyrysowane brwi na dobrą sprawę robią cały makijaż. No i kolejnym, drugim takim kosmetykiem, bez którego ostatnimi miesiącami gdzieś tam wstecz nie wyobrażam sobie funkcjonowania, to jest krem. Krem, który bardzo będzie mnie fajnie nawilżał, przy czym będzie dawał bardzo naturalny glow. I moje ostatnie odkrycie, Mia Illuminato Illuminating Secret Glow. Jest to kremik z witaminą, m.in. C, E, B3, prowitaminy B5 i ogólnie bardzo fajny skład, m.in. kwas hialuronowy. I ten kremik ma niesamowity glow, ma dużo takich złotych, fajnych, rozświetlających drobinek, dzięki czemu ja używam go zarówno jako krem pielęgnacyjny na co dzień, kiedy na przykład nie wykonuję makijażu, ale także jako bazę pod makijaż, także takie oto moje duo. Pozdrawiam wszystkich Was tutaj serdecznie, widzów gdzieś tam moich i tutaj moich YouTube'owych koleżanek. Dziękuję Agusi za zaproszenie do tego filmu i zapraszam do siebie. Buziaki! Cześć kochani, z tej strony So Beauty. Jeśli chodzi o mój ulubiony kosmetyk, taki ogólny do makijażu czy do pielęgnacji, no to na pewno muszę pokazać tutaj te chusteczki z firmy Nivea. Są to chusteczki z witaminą E, które nie posiadają alkoholu w sobie. I ja bardzo lubię tą niebieską wersję, ponieważ ona przepięknie, przepięknie pachnie. Te chusteczki usuwają wodoodporny makijaż, są bardzo nawilżające, nie uszkadzają nam skóry. No i w ogóle korzystanie z nich to jest jedna wielka przyjemność. Nie trzeba ich bardzo dużo, aby usunąć cały makijaż. Ja przeważnie używam dosłownie jednej chusteczki. Także ja je bardzo, bardzo polecam i uwielbiam. W cenie są dość dobre, więc one zawsze, zawsze, zawsze królują tutaj u mnie na półce. A jeśli chodzi o drugi produkt, którego chciałabym Wam polecić, bez którego nie wyobrażam sobie po prostu mojego życia, makijażu. Ja jako makijażystka używam dużo często produktów, co zresztą nawet możecie zobaczyć. I moją rutyną są te spraye. To jest MAC Fix Plus. Są to spraye, ten jest zwykły, taki oryginalny, a wyszły też te spraye takie, które posiadają sobie, zobaczcie, takie drobiny. Oni mają w 2 kolorach, ja mam akurat tą złotą wersję. I one właśnie sprawiają, że ta skóra jest taka bardzo nawilżona. Ale skupię się na tym oryginalnym, który nie ma w sobie drobin. Ten produkt to jest magia. Słuchajcie, to jest taka magia, że czegoś takiego po prostu jeszcze w życiu jakby nie doświadczyłyście się, nigdy żeście go nie spróbowały. Ten produkt jakby scala ze sobą każdy produkt, którego macie na skórze. Wiecie, czasami na przykład jak przypudrujemy za dużo albo zrobimy baking na przykład na skórze, widać tą taką powłokę pudrową, widać szczególnie pod światło, widać, że tam mamy tak tego pudru dużo. Jeżeli nie chcecie tego, to wystarczy właśnie spsikać tym Fix Plusem twarz i ten puder zamienia się po prostu w krem. To wszystko wygląda jak skóra, a nie jak maska. Także pomimo tego, że możecie mieć bardzo dużo produktów na sobie, nie będzie aż tego tak bardzo, bardzo widać. Także te dwa produkty, Fix Plus i chusteczki, to są moje, to jest moje życie. Dzięki bardzo. To byłyby wszystkie już dziewczyny, które wzięły udział w naszym projekcie wspólnym, jakże wspaniałym, z którego jestem mega dumna. Naprawdę bardzo się cieszę, że to wypaliło najzwyczajniej na świecie. I co? Jeżeli Wam się taka opcja podoba, to oczywiście komentujcie, czy byście chciały zobaczyć inną serię. Jeżeli tak, to jaką? Także czekam na Wasze propozycje. No i czekam oczywiście na Wasz odzew, a wszystkie dziewczyny, które wzięły udział tutaj w tym projekciku, serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam oczywiście
zamysł taki nagrania czegoś bardzo zbliżonego, podobnego, również z dziewczynami, ale wtedy już muszę widzieć, czy faktycznie Was takie coś interesuje, czy nie, bo ja nie chcę tutaj się z niczym absolutnie narzucać. Także jeżeli naprawdę polubiłyście taką formę, to śmiało piszcie mi w komentarzach pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam i mam nadzieję, że do następnego. Bye!